Dzisiaj w Bibliotece Publicznej odbyło się wydarzenie o randze międzykontynentalnej. Gość z ambasady Stanów Zjednoczonych, Steve Bremner, opowiadał o tym, jak wyglądały stosunki polsko-amerykańskie u ich zarania. Przy okazji tej niecodziennej wizyty przybliżył nam nieco kulturę i język swojego państwa. Dyplomata w Departamencie Stanów pracuje od 10 lat. Od roku zajmuje się prawami człowieka. Oprócz języka polskiego zna japoński i arabski, ale jak sam przyznał, to właśnie nasz język okazał się najtrudniejszy. Podczas dzisiejszego spotkania zobaczyliśmy krótką prezentację na temat wspólnej historii Polski i USA. Sporą atrakcją były też zdjęcia z amerykańskim dyplomatą. O głównym celu i przesłaniu wizyty opowiada sam Steve Bremner. I'm very glad to be here in Suwałki today. The US Embassy is organizing a large event connecting over 20 cities across Poland to celebrate the 100 years together. We call Sto Lat Razem, the shared history of Poland and the United States through Poland's 100 years of independence. Jestem bardzo zadowolona, że dzisiaj mogę uczestniczyć, być tutaj w Suwałkach. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie organizuje takie wielkie wydarzenie w ponad 20 miastach w całej Polsce. Nazywamy to 100 lat razem, czyli początek uroczystych obchodów stulecia stosunków polsko-amerykańskich, również 100 lat wspólnego doświadczenia związanego również ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. So we'll be connecting from here at the library in Suwałki to the main event in Warsaw, being hosted by the ambassador and the Ministry of Culture. It'll be a wonderful celebration to help kick off a year-long celebration of Poland's independence. Tutaj z tego miejsca, z biblioteki, będziemy bezpośrednio łączyć się z głównym miejscem obchodów rozpoczęcia uroczystości, którego gospodarzem jest pan ambasador Stanów Zjednoczonych, również minister, i będzie to rozpoczęcie całego roku obchodów stulecia niepodległości i stulecia stosunków polsko-amerykańskich. Stosunki między naszymi narodami miały się dobrze od początku, ale teraz pojawia się szansa na ich zacieśnianie. And it's a celebration not just of the past 100 years, but also the current wonderful state of Polish-American relations and our future going together as two nations joined together through people-to-people ties and our security and economic relationships. Ta dzisiejsza uroczystość to nie tylko uroczystość dotycząca przeszłości i tych 100 lat wspólnej historii, ale również taka celebracja obecnych, bardzo dobrych stosunków pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, a również naszej wspólnej przyszłości, w przyszłości przyjaźni pomiędzy narodami. Obchody rozpoczynają się w grudniu bieżącego roku. Między innymi w naszej Bibliotece Suwalskiej, ponieważ biblioteka od 2012 roku, czyli już ponad 5 lat, bierze udział w programie organizowanym właśnie przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryka w Twojej Bibliotece. Dzięki temu programowi nauczyciele języka angielskiego mogą korzystać z bogatej bazy danych, filmów, czasopism i książek.